Po sierpniowej przerwie rozpoczynamy najnowsze wydanie serwisu, a w nim m.in. o zmianach nazw ulic w Krośnie Odrzańskim, sierpniowych dożynkach i święcie karpia. Powiemy także o sukcesach tęczy w czwartej lidze. Jest piątek, 1 września. Jutro słońce wschodzi o godzinie 6.02, a zachodzi o 19.59. Dzień trwać więc będzie 13 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą Bronisław oraz Bronisława. Już nie ulica Armii Czerwonej, a wakacyjna. Podczas konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic mieszkańcy zdecydowali, że taka nazwa będzie najlepsza. Wakacyjna, która tu ponoć ma się tak chyba nazywać, to też jest ciekawą ulicą, bo tutaj jak siedzimy, rozmawiamy, to bez przerwy samochody jeżdżą nad jezioro. Z powyższym mnie to nie przeszkadzało, żeby była Armii Czerwonej. Po prostu została zmieniona, no wakacyjna też ładna. My się tak przyzwyczaili do tej starej tutaj ulicy, że naprawdę, no jak będzie nowa, no to będzie i nic na to nie poradzimy. Jak odgórnie to poszło, no to najwidoczniej musi tak być, prawda? Nowe nazwy ma 13 krośnieńskich ulic, m.in. Armii Ludowej zmieniła nazwę na spokojną 17 pionierów na pionierów, a Świerczewskiego to na Dodrzańska. Wszystko dobrze, będzie uporządkowane i tego, będzie dobrze. Raz na zawsze zostanie to załatwione, tak? Tak. No dobrze, że się tym zajęli, no i zmienią tutaj trochę na lepsze. Powrót do dawnych ulic jest wskazany, ponieważ z dawnych lat pamiętam, to nawet taryfiarze wiedzieli, gdzie jest ulica Osiedle Północne. To każde dziecko wiedziało, gdzie jest ulica. Nazwy m.in. ulic nawiązujące do poprzedniego systemu zostały zmienione, ponieważ na samorządy taki obowiązek nałożyło prawo. Jeśli Rada Miejska nie podjęłaby tej decyzji, wojewoda ma prawo z mocy właśnie ustawy zmienić nazwy i zaproponować swoje. Wtedy jest tak zwane zastępcze działanie wojewody. Aby do tego nie dopuścić, radni przyjęli uchwały zmieniające nazwy ulic po wysłuchaniu głosu mieszkańców. To bowiem krośnianie podczas konsultacji społecznych wybrali nowe nazwy. Znaczy na konsultacjach na pewno było spokojnie. To trzeba wprost powiedzieć. W żadnej z nazw zaproponowanych, w żadnej ulicy nie zrobiliśmy wyłomu w postaci nie lekceważenia głosu mieszkańców. I myślę, że uchwaliliśmy nazwy takie, które będą wszystkim przypadały do gustu i będzie pełen konsensus. Uchwały zmieniające nazwy ulic przyjęte podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej po wysłaniu do wojewody i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nabrały mocy prawnej. Nie trzeba będzie wymieniać ani dowodu osobistego, ani prawo jazdy. Te dokumenty zachowują ważność tak długo, na taki okres, na jaki zostały wydane. Czyli jak ktoś ma dowód osobisty jeszcze z adresem starym, dajmy na to Obrońców Stalingradu, i on jeszcze przez 3 lata jest ważny, to do czasu, aż ten dowód nie straci ważności, nic nie trzeba z tym robić. Jedyna rzecz, którą mieszkańcy będą musieli zrobić, to będzie trzeba dokonać zmian w księgach wieczystych, to jest wolne od opłat. Instytut Pamięci Narodowej zdecydował także, że trzeba zmienić nazwę tego placu. Już nie plac 11 Pułku, a Unii Europejskiej. Jako były żołnierz zawodowy 11 Pułku Zmechanizowanego uważam, że ta zmiana jest nikomu niepotrzebna i niczemu dobrze nie służy. Ponieważ nie można tutaj mówić o tym, że 11 Pułk brał udział we wspieraniu komuny. Bo historia 11 Pułku to nie komuna. To Pułk Księstwa Warszawskiego, to około kilkuset żołnierzy poległych w bitwie o wyzwalanie Złotowa i Kołobrzeg i szereg innych rzeczy, udziały w powodzi, udziały na rzecz miasta. Podczas lipcowej sesji krośnieńscy radni zdecydowali, że tak zwana szachownica będzie nosiła miano 4. Dywizji Zmechanizowanej. Ja uważam osobiście, że to bardzo dobry pomysł i chyba wybiega w stronę wszystkich tych, którzy służyli w 4. Dywizji w jakichkolwiek jednostkach związanych z 4. Dywizją, w jakimkolwiek okresie, a mieszkają czy tu w Krośnie Odrzańskim, czy już poza Krosnem, bo ich tam losy zawiodły. Jeszcze raz powtarzam, jest to bardzo dobra decyzja, usankcjonowanie prawne tego skweru, honor, cześć oddany 4. Dywizji, która się naprawdę zasłużyła dla Krosna Odrzańskiego. Na prośbę mieszkańców radni zdecydowali również, że to rondo będzie upamiętniać sybiraków. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, bo wiemy, że faktycznie to rondo
będzie miało nazwę Zesłańców Sybiru. Te osoby i im podobne no, zasługują chyba na upamiętnienie. W całym kraju zmieniono nazwy blisko 1400 miejsc, które nawiązywały do poprzedniego systemu. Niech żałuje, kto nie był, mówią mieszkańcy i goście, którzy w sierpniowy weekend odwiedzili podkrośnieńskie Łochowice. Odbyły się tam gminne dożynki, które za sprawą frekwencji oraz przygotowanych atrakcji należy uznać za niezwykle udane. Niewątpliwym magnesem przyciągającym gości był Wojciech Gąsowski. Dzień dobry Państwu. O, znajome twarze. Na łochowickiej scenie zabrzmiały niezapomniane przeboje tego znanego polskiego piosenkarza. Publiczność chce tych piosenek, to muszę śpiewać to. A pana ulubiona piosenka? Nie mam chyba jednej ulubionej. Ja mam sporo ulubionych piosenek. To trudno powiedzieć, która jest ulubiona. Na pewno kilka. Burmistrz Marek Cebula podczas swojego wystąpienia podkreślał rolę polskiej wsi w podtrzymywaniu tradycji i ważnej kwestii przekazywania jej młodszemu pokoleniu. Nawiązał także do idei wspólnej Europy, pozostającej jednak w zgodzie z narodowymi tradycjami poszczególnych państw. Kiedyś była taka tradycja, że bochen chleba, który zaczynaliśmy kroić, znaczyliśmy znakiem krzyża, a każdą kromkę chleba czy okruch chleba, który spadł na ziemię, z szacunkiem podnosiliśmy z powrotem na stół albo całowaliśmy go i zjadaliśmy szybko, żeby on się nie zmarnował. Wydaje mi się, że to my, takie pokolenie średnie i nieco starsze, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby młodym ludziom przekazać tego typu tradycje, by Polska dalej pozostawała tym krajem, do którego się wraca i mówi się tak, to są korzenie, które miała też kiedyś wspólna, dzisiaj zjednoczona Europa. Krośnieńscy rolnicy nie ukrywają, że tegoroczne zbiory są mniej obfite niż zeszłoroczne. Z samej wiosny, gdzie przygotowaliśmy siano nawet dla zwierzyny, była niełaskawa dla nas, padał przede wszystkim cały czas deszcz. Dwa dni pogody, następne dwa dni niepogody, ten deszcz padał, także były ciężkie zbiory zbóż w tym roku też bardzo są mizerne, bo w zeszłym roku były bogatsze. Część artystyczna została wysoko oceniona przez wszystkich gości. Sołtys Mirosław Szwed, jak na gospodarza przystało, doglądał wszystkiego i pilnował, by wszystko przebiegało sprawnie. Wiecie wszyscy, że żyję z orania, a nie z gadania. Dlatego krótko, bardzo gorąco i serdecznie Was witam. I żebym nie zapomniał, muszę to zrobić moim mieszkańcom. Bardzo gorąco im podziękować za to wszystko, co tu się dzieje. Bo to nie jest jeden dzień, tylko to jest kilka dni. To są wieczory i poranki, gdzie oni to wszystko przygotowywali. Także najmłodsze pokolenie nie mogło narzekać na nudę. Były dmuchane zamki, przejażdżki kucykiem, bryczką, minizo i oczywiście stragany z zabawkami, które niezmiennie kusiły dzieci. W tym roku najpiękniejszy wieniec tradycyjny wykonali mieszkańcy Strumienna. Pierwsze miejsce za wieniec nowoczesny trafiło do Łochowic, a złoty kosz dożynkowy przyjechał z Bielowa. Niezwykle zacięty był turniej sołectw, którego triumfatorami zostali zawodnicy z Wężysk. Za nimi uplasowała się drużyna z Czarnowa, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła ekipa z Sarbii. Są miejsca, gdzie karpia jada się nie tylko w Wigilię Bożego Narodzenia. Jedno z nich to na pewno Osiecznica. Święto karpia co roku przyciąga bowiem tłumy ludzi z różnych zakątków kraju, a nawet kontynentu. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę liczbę atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Trampoliny, bungee, przejażdżki ogromnym monster truckiem oraz malutkim samochodem typu buggy to dopiero początek tego, co czekało na uczestników festynu. Najważniejszym elementem imprezy był oczywiście karp, po którego ustawiały się długie kolejki. Za czym pan tutaj tak stoi? Za karpem wędzonym. Chcę spróbować, jak smakuje wędzony karp. Zdrój tu zjadłem przed chwileczką, bardzo dobry był. Bardzo, a wędzony spróbujemy dopiero. Jest tu bardzo smaczna rybka, także co roku tu przyjeżdżamy z mężem. Jest fajnie, tu jest fajne się wszyscy bawimy. Po prostu lubimy rybkę, więc dzisiaj wyjątkowy dzień jest, więc akurat karpik. Entuzjaści tej słodkowodnej ryby przekonują, że karpie z Osiecznicy są najlepsze. Jak się okazuje, tajemnica ich smaku tkwi w prostocie.
Najprostsze przyrzucenie tego karty jakie jest? Ryba. Co? Dużo proszę, soli. To kolega wie. Ryba i sól i koniec. Nic więcej. I nic więcej. Niech rybka sobie poleży tej soli z dwa dni, przejdzie solą i to jest najlepsza rybka. Nic, żadnych przyprawek nie dajemy. Tylko sól. Jest najlepsza. Tak duża impreza z karpiem w roli głównej wymaga prawie nieograniczonego dostępu do tej ryby. Aby nie zabrakło jej na stołach, zadbał lokalny hodowca. Prawie tonę przywieźliśmy żywego i 1,5 tony do przerobu na garmażerkę. Razem 2,5 tony. Było to 10. jubileuszowe święto karpia, więc i rozmach był duży. W 2008 roku mieliśmy 350 kilo karpia i baliśmy się, że nie sprzedamy. Oczywiście sprzedaliśmy. Dziś zostało sprzedane już 2,5 tony karpia i jeszcze jest kolejka, został tylko karp grillowany, a widzimy, że godzina jest wczesna. Także jest to chyba największe święto karpia w Polsce. Organizatorzy z nostalgią wspominają także poprzednie edycje festynu, ale już teraz spoglądają w przyszłość. U nas jest przyjęte, że co święto to jest lepiej i nawet dzisiaj tak pomyślałem, co będzie za 5 lat, jak będzie to święto wyglądało, no trudno mi powiedzieć, ale z roku na rok jest coraz lepsze. Święto karpia było prawdziwym sukcesem. W Osiecznicy co roku udowadniają, że ryby to nasz regionalny skarb i tradycja, którą należy kultywować. W nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej nastąpiła zmiana lidera. Decyzją ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka ze stanowiska komendanta odwołany został pułkownik Jacek Szcząchor, a na jego miejsce wybrano generała brygady Wojciecha Skowronka. Pułkownik Szcząchor spędził na tym stanowisku prawie rok. To był rok pełen doświadczeń, przychodziłem tutaj z pewnymi obawami. To jest rok, który nauczył mnie wielu rzeczy i innej specyfiki pełnienia służby, bo to jest granica wewnętrzna. Troszeczkę inaczej są ułożone zadania w hierarchii. Zadania powierzone byłemu komendantowi były realizowane wzorowo. Liczby mówią same za siebie. Podczas jego kadencji na granicy udaremniono próby przemytu towarów o łącznej wartości szacunkowej 82 milionów złotych. Co w skali kraju jest rekordem. Pułkownik Szcząchor zostanie komendantem w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej, czyli w swych rodzinnych stronach. Na pewno jest to duże wyzwanie, bo jest to duży oddział, który sąsiaduje z dwoma państwami trzecimi, czyli Ukraina, Białoruś. Jest to granica zewnętrzna, Schengen, Unii Europejskiej, Polski. Są tam duże oczekiwania co do realizacji zadań Straży Granicznej, w związku z tym na pewno duże wyzwania. Nowy komendant nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, generał brygady Wojciech Skowronek, ma za sobą 28 lat służby jako funkcjonariusz Straży Granicznej, w tym 8 lat jako komendant różnych oddziałów. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni nie powinni się obawiać, iż moje doświadczenie nie obejmuje granicy wewnętrznej. 4 lata byłem komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i tam Śląski Oddział Straży Granicznej realizował zadania sensu stricto takie jak dzisiaj Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Do tej pory Nadodrzański Oddział Straży Granicznej aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności i stawiał na bliską współpracę z samorządem. Nowy komendant zapewnia, że za jego kadencji ta tradycja zostanie podtrzymana. Szanowni Państwo, to Straż Graniczna, popatrzmy na genezę Straży Granicznej, to Wojska Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna, na wschodzie to Korpus Ochrony Pogranicza, to ścisły kontakt z ludnością pogranicza. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Straż Graniczna była z czymś innym i z kim innym kojarzona jak z lokalną społecznością. Generał Skowronek przeniósł się z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, którego komendantem został pułkownik Szcząchor. Doszło więc między nimi do swoistej zamiany ról. Dzisiaj 1 września, a szkoły pozamykane. Ale wcale nie dlatego, że rok szkolny został odwołany. Szkoła w tym roku rozpocznie się bowiem dopiero 4 września i to w innym kształcie niż znamy ją od 18 lat. Gimnazja zostają wygaszane. Już od września nie będzie naboru do klas pierwszych gimnazjum, natomiast w szkołach podstawowych pojawią się 7 klasy podstawowe, tak właśnie jak kiedyś jeszcze było przed reformą. I powoli te gimnazja zostaną wygaszane i z 2019 roku nie będzie już gimnazjów. W placówkach edukacyjnych należących do gminy Krosno-Odrzańskie budząca wiele kontrowersji reforma edukacji przebiegła spokojnie i bez problemów. Krośnieńscy włodarze dobrze przygotowali bowiem szkoły na jej wprowadzenie. Nieco wyprzedzając reformę,
stwierdziliśmy, że ponieważ Gimnazjum Krośnieńskie działa wspólnie właściwie ze Szkołą Podstawową nr 3, to warto być może postawić na jedną dyrekcję po to, by już w przyszłości ratować też miejsce pracy związane z niżem demograficznym. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o reformie oświaty, ale już stworzyliśmy zespół szkół, który nieco wyprzedził reformę oświaty. Wybieganie w przyszłość to dobry sposób na radzenie sobie z problemami. W gminie Krosno-Odrzańskie nauczyciele nie musieli więc martwić się o pracę i mogli w pełni relaksować się podczas wakacji. Tworzenie zespołów powoduje, że nauczyciele, którzy do tej pory byli zatrudnieni w gimnazjum i w wielu gminach województwa lubuskiego, ale też i w całej Polsce, będą tracili pracę. U nas są już zatrudnieni i w zespołach szkół, i w szkole podstawowej, i w gimnazjum, więc następuje łagodne przejście i zachowanie tych miejsc pracy, z czego się jesteśmy bardzo zadowoleni jako władze samorządowe, bo też zależy nam na tym, żeby nauczyciele ze swojego zawodu nie odchodzili, mając tak rozległą wiedzę często z wielu dziedzin. To dobra wiadomość. Po wakacjach wszyscy powrócą do swoich miejsc pracy, w których podczas letniej przerwy odbywały się drobne remonty. W miarę możliwości finansowych staramy się, by w każdej szkole coś zrobić. Myślę, że wszyscy wyjdą do odświeżonych i takich zadbanych szkół szczególnie. Nie wiem, jeden z takich przykładów to jest taki drobny remont, jaki przeprowadzamy w szkole podstawowej numer 2, w którym po ostatnim remoncie elektryki już doprowadzimy sufity do takiej stanu używalności, że tak brzydko powiem, w której na pewno już będzie i przyjemnie, i bezpiecznie. Prace modernizacyjne były prowadzone również w miejskich przedszkolach. W przedszkolach na dzień dzisiejszy zostały wykonane odmalowanie właśnie sal lekcyjnych, sal do zabaw, odremontowane parkiety i dokupione pomoce dydaktyczne. Nowy rok szkolny rozpocznie w placówkach edukacyjnych gminy Krosno-Odrzańskie prawie 1500 uczniów. Drugiego września już po raz szósty odbędzie się Narodowe Czytanie. W tym roku internauci spośród czterech propozycji wybrali Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Czytając fragmenty wybitnych dzieł, zachęcamy też innych do tego, by sięgnęli. Warto chyba sięgać do literatury narodowej, by poznawać naszą historię, tradycję, ale też nauczyć się czytać ze zrozumieniem i poznać coś, czego na pewno nie ma, jeśli czytamy słowo w internecie, czyli zapach książki. To jest coś, co zapadnie w pamięć na całe życie. W Krośnie-Odrzańskim Narodowe Czytanie organizuje biblioteka. Do wspólnego czytania zostało zaproszonych wielu znanych i lubianych krośnian. Zaproszeni zostali następujący goście. Przede wszystkim władze miasta, władze powiatu, przewodniczący Rady Gminy. Zaprosiliśmy również proboszcza krośnieńskiej parafii, radnych Sejmiku Wojewódzkiego i radnych miasta, przedstawicieli innych naszych społeczności, m.in. Policji, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panią naczelnik Wydziału Oświaty. W akcji, podobnie jak w zeszłym roku, weźmie udział Marek Cebula, burmistrz Krosno-Odrzańskiego. Jeśli chodzi o mnie, książki działały na wyobraźnię. Jak zaczynam czytać tekst, to zaczynam sobie wyobrażać opisy krajobrazu czy różnego rodzaju sytuacje, które w rzeczywistości gdzieś się mogły faktycznie wydarzyć. Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa oraz Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. W zeszłym roku w całej Polsce i za granicą Quo Vadis przeczytano w ponad 2000 miejsc. "60 dni, 60 maratonów, 60 walk bokserskich". Taki cel postawił przed sobą Kuba Kacprzak, który obiegł Polskę dookoła, ciągnąc za sobą 40-kilowy wózek z niezbędnymi rzeczami. Za Kubą dużo ponad 2000 kilometrów, a jednym z przystanków na jego drodze było Krosno-Odrzańskie. Akcja Kuby to jednak coś więcej niż pozornie niemożliwe wyzwanie. Robię to dla mojego kolegi Rafała Garbaciaka, który, tak jak brzmi jakby hasło całej akcji Walka Życia, toczy swoją walkę życia o powrót do zdrowia. Rafał miał udar mózgu w zeszłym roku, w październiku, w wyniku którego doznał paraliżu prawej połowy ciała i stracił mowę. Był też nieprzytomny na początku. Biegnąc przez Polskę, Kuba pomaga nie tylko koledze, ale także poznaje samego siebie. Jak przyznaje, ta podróż nauczyła go, że w życiu można liczyć na pomoc drugiego człowieka.
Podczas wyprawy spotkał bowiem wielu życzliwych ludzi. Wyznaczyliśmy sobie cel 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy to jest kwota, która wystarczy na około pół roku rehabilitacji. 10 tysięcy miesięcznie około pochłania rehabilitacja na tych profesjonalnych ośrodkach ze specjalistami, którzy naprawdę mogą pomóc. Natomiast nie wiadomo ile, jak długo jakby Rafał jeszcze będzie musiał być rehabilitowany. Kuba Kacprzak codziennie przez ostatnie 2 miesiące pokonywał trasę maratonu i odbywał walkę bokserską. W Krośnie Odrzańskim zmierzył się z utytułowanym zawodnikiem jiu-jitsu Marcinem Jezierskim. Pomimo różnicy preferowanych stylów, walka była wyrównana i spektakularna. Myślę, że te różnice są zatarte pod tym względem, że ja też skupiam się bardziej na różnych sztukach walki, nie żeby tylko doskonalić się w jiu-jitsu, ale także żeby doskonalić się w różnych sztukach walki. Podczas walki życia Kuba Kacprzak pokonał 2,5 tysiąca kilometrów i stoczył 60 walk bokserskich. W zeszłym roku także w ramach charytatywnej zbiórki przebiegł 700 kilometrów, które zakończył wspinaczką na rysy. Krośnieńska dziesiątka to jedno z największych sportowych wydarzeń w gminie. Nie inaczej było tym razem. Wyścig zebrał niespełna 400 biegaczy i wielu kibiców. Ta impreza z roku na rok zyskuje prestiżu. Krośnieńska dziesiątka była jednym ze współzałożycieli w ubiegłym roku Lubuskiej Ligi Biegowej. W tym roku to jest 12 biegów, które są wliczane do klasyfikacji generalnej Lubuskiej Ligi Biegowej. To jest taka nasza, powiedzmy sobie tutaj, wojewódzka liga. A warto zauważyć, że te biegi, które wchodzą w skład Lubuskiej Ligi Biegowej, cieszą się większą popularnością i dosyć dużym zainteresowaniem oraz frekwencją. Tegoroczne krośnieńskie święto biegaczy odwiedzili goście specjalni. Pochodzą z Zawielkiej Wody, ale od jakiegoś czasu stacjonują w Żaganiu. Mowa o amerykańskich żołnierzach, którzy niedzielną przepustkę spędzili na Krośnieńskiej dziesiątce. Jest fantastycznie. Byliśmy już na kilku takich wyścigach i jest to dla nas wspaniała okazja do wyjścia i spotkania się z lokalną społecznością. Dużo trenujemy z polskim wojskiem, ale chcemy też mieć kontakt z ludnością cywilną i dziś mamy ku temu dobrą okazję. Oprócz pocztu sztandarowego w pełnym umundurowaniu, Amerykanie wystawili również własną reprezentację biegaczy. Czuję się bardzo dobrze. Jestem zmęczony, ale to był bardzo dobry wyścig. Wojskowe obozy treningowe pewnie was na to przygotowały. Dają nam tam trochę popalić, ale nie aż tak. To był świetny wyścig. Najlepszy z mężczyzn, Adam Marysiak, przebiegł 10 km w czasie 33 minut 23 sekund. Co dało średnią prędkość prawie 18 km na godzinę. Bardzo dobrze się czuję jako zwycięzca krośnieńskiej dziesiątki. A jak się biegło? Jak trasa? No trasa, góra, duch. Chyba końcówka jest trochę zmieniona niż w tamtym roku. No pogoda w tym roku była sprzyjająca, więc okej się biegło. Najszybszy krośnianin dobiegł na metę jako trzeci. No super, bo to moja ulubiona trasa, bo tutaj zawsze biegałem, trenowałem, ale bardzo ciężka trasa, więc zarówno super, jak i ciężko. Ledwo żyję. Chłopaki nadali bardzo silne tempo i nie było co zbierać. Najszybszą kobietą była Sandra Nowak. Jej czas to 40 minut 58 sekund. Dzisiaj pogoda dopisała, ja tutaj trzeci raz już startuję. 2 lata z rzędu był upał ponad 32 stopnie. A dzisiaj lekki wiaterek, deszczyk, więc dobrze, ale trasa i tak. Oj, wymagająca bardzo, szczególnie od 5 kilometra cały czas pod górkę. Bieganie można połączyć z pomaganiem. Dowodem na to jest akcja Biegnę dla Piotrusia, Fundacji PKO. Piotruś to 8-letni uczeń szkoły numer 1, który choruje na serce. W tym roku postanowiliśmy zorganizować dla niego taką akcję Biegnę dla Piotrusia. Dzięki temu Fundacja PKO przeleje pieniądze na fundację, w której jest zapisany Piotruś, to jest serce dziecka. I bardzo dziękujemy wszystkim biegaczom, którzy chcieli wziąć w tym udział. Urząd Miasta także miał w tym roku swoją reprezentację. Przebiegłem kolejny raz, biorę udział w każdej krośnieńskiej dziesiątce, raz lepiej, raz gorzej, ale najważniejsze to wziąć udział, dobiec do mety i oczywiście szczytny cel dla Piotrusia. W tym roku w krośnieńskiej dziesiątce startowali także zawodnicy kategorii Nordic Walking.
Debiut Tęczy w czwartej lidze nie mógł być lepszy. Wielokolorowi po czterech spotkaniach mają komplet zwycięstw, co plasuje ich na szczycie tabeli. W dotychczasowych spotkaniach Multicolores wygrali 4-1 z Budowlanymi Lubsko, 3-1 z Ilanką Rzepin, 3-2 z Syreną z Bąszynek oraz miażdżące 4-0 ze Spójnią Ośnolubuskie. Wśród zawodników morale jest wysokie. Cieszymy się z dobrych wyników, w szatni jest dobra atmosfera, trener nas przygotował dobrze do ligi. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu, nie wybiegamy za daleko w przyszłość. W meczu ze Spójnią Tęczowi dali z siebie wszystko i zaowocowało to przepięknym zwycięstwem. Pierwsza połowa meczu była prawie bezbramkowa. Dopiero w doliczonym czasie Radosław Rakociński posłał piłkę do bramki. W drugiej połowie meczu drużyna z Krosna całkowicie zdominowała Spójnię. Marcin Piec, Paweł Cierech oraz Mateusz Hałambiec strzelili kolejno po jednej bramce. Zdaniem bramkarza Tęczy sukces ten ma wielu ojców. Na pewno ciężka praca. Zdolna młodzież, która tutaj pracuje od dłuższego czasu, gra, zrobiła awans. No i oczywiście całe to wszystko, co jest z boku, tak? Czyli prezesi, sponsorzy. Trener Tęczy nie kryje dumy ze swoich zawodników. Cieszę się, że po tych czterech spotkaniach komplet zwycięstw. Rzeczywiście graliśmy z bardzo silnymi drużynami, w zasadzie czołówka czwartej ligi, także tym bardziej cieszą zwycięstwa. Jaka będzie przyszłość? Oczywiście tutaj to czas pokaże, natomiast na pewno już w najbliższym tygodniu skupimy się na Pucharze Polski, który zgrywamy w środę, a później następnie na meczu z Wartą Gorzów. W tym tygodniu Tęcza Krosno-Odrzańskie zmierzyła się w Pucharze Polski z drugim składem Kariny Gubin. Mecz, który wywołuje zawsze wiele emocji, zakończył się wynikiem 6-0 dla wielokolorowych. Po letnich temperaturach przed nami chłodniejszy weekend. Sobota i niedziela upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W ciągu dnia termometry wskażą nie więcej niż 21 stopni, w nocy zaś zaledwie 11. Deszcz odpuści w poniedziałek, jednak wiele na to wskazuje, że powróci już w kolejnych dniach. Koniec tygodnia będzie za to pogodny ze słońcem w roli głównej.